Pierwsza trasa koncertowa Palion Tryb Kreatywny już teraz. Możecie zakupić bilety na koncert w Gdańsku, Wrocławiu, Poznaniu, Gliwicach oraz Łodzi. Sprawdzajcie wszystkie linki w opisie i mam nadzieję, że się widzimy. To jest mój dom, to jest Tesla, nie Tesla. Ale moi drodzy, dzisiaj piękny teleturniej razem z Lolo wrócił. Cześć! Nie jestem Katnopem, jestem Lolo. Jest, wrócił Lolo, moi drodzy, i zaczynamy znowu filmy, które kochacie. A mianowicie, tym razem będziemy budowali tajne, sekretne bazy. I kto znajdzie swoją sekretną bazę szybciej, wygrywa. Bardzo ciekawy odcinek, oglądacie do samego końca. Mamy bardzo ciekawe przedmioty. Lolo ma swój teren po lewej, ja po prawej stronie. Co jest, Lolo? Papier, ale bardzo ważna sprawa. Pokaż na mnie, muszę powiedzieć coś do widzów. Widzowie, na swoim stanie możecie kupić bryloki. Bryloki Lolo, żółtego tak Lolo, jest. Kupcie te bryloki. Nie mogę go wyjąć. Brylok Lolo! Każdy, kto ma brylok Lolo, to dostaje 1000 mleczy! O, widzowie, 1000 mleczy za każdy brylok Lolo! Zapraszamy serdecznie na stronkę, kupujcie brylok Lolo, a przede wszystkim teraz wszyscy wpadajcie na kanał Lolo, subskrybujcie go, bo musimy mu dobić 100 tysięcy subskrypcji i Lolo zaczyna wrzucać filmy dziennie! Dziennie, ja tak samo! No sobie to już rzucam, ale to może tak, dokładnie. Aha. Lolo, idź na swój teren, ja idę na swój teren i zaczynamy. Widzowie, oczywiście chcę wam przypomnieć o biletach. O biletach na mój koncert. Możecie zakupić, możecie się ze mną spotkać, przybić pionę i możecie posłuchać mojego koncertu. Mam nadzieję, że się ze wszystkimi widzę. Sprawdzajcie linki w opisie, w jakich miastach będzie. Jeszcze jedno miasto dojdzie, czyli Koszalin, bo tam będzie finałowy koncert na Dzień Dziecka, także wyczekujcie. Dobra, zaczynamy, widzowie. Musimy zbudować bazę. Jak pamiętacie, jak noobka oszukiwałem, to tym razem oszukujemy Lolo. I mam takie piękne rzeczy. To wyrzucimy, bo to jest bez sensu i wykorzystamy najpewniej te trzy rzeczy najbardziej, bo one są najciekawsze, ale trzeba je wykorzystać w jakiś naprawdę fajny sposób. Widzowie, oglądajcie film do samiutkiego końca. A teraz szukamy miejsca, w którym to... Ej, tu jest taki magazyn, co to za domek dziwny. Trzeba znaleźć fajne miejsce. Widzowie, gdzie można idealnie umieścić nasze piękne przedmioty. Tu mamy łóżka, tu są łóżka. Nie ma tu skrzynki i łóżko by można tu niby postawić. Więc zacznijmy może od łóżka, widzowie. No, łóżko jest najprostsze, bo to w sumie w domku po prostu stawiamy. I co? I pięknie, co? Chociaż to będzie, wiecie co, ja zrobię domek Lolo. O, to będzie coś ciekawszego. Zrobimy po prostu piękny domek, taki najzwyklejszy. O tu, tak na uboczu. To będzie dziwne, że coś tu jest, ale on nie będzie wiedział, o co tu chodzi. Jest sobie domek. Taki piękny, malutki. Malutki domecek. A w środku będzie, widzowie, łóżko. A pod łóżkiem będzie tajna baza. Dokładnie. Dobrze, słyszycie, trzeba to tylko dobrze ugrać. Więc skończymy tylko domeczek, tu będzie, a niech te szyby będą po całości. Dobra, robimy, ten domek ma niebo być jakiś piękny. On ma działać, widzowie, on ma działać, on ma zmylić Lolo. Ten domek ma zmylić Lolo, tutaj trzeba szyby wstawić oczywiście. Także wstawiamy szybki, oprócz szybek trzeba wstawić piękne drzwi, niech będą takie, elegancko. Tu wstawiamy, o nie, co ja zrobiłem? Ja, dobra, spokojnie, spokojnie, nic się nie dzieje. Nic się nie dzieje. A, zniszczyło mi pół domu. Nie mogę. Dobra. Cyk. Okej. Okay. Teraz dajemy tak. Elegancko. Trzeba zrobić tunel, widzowie. I przez ten tunel będziemy przechodzić przez naszą piękną tajną bazę. Jestem bardzo ciekaw, gdzie tajną bazę zrobi, moi drodzy, Lolo. Naprawdę. Gdzie może zrobić tajną bazę Lolo, widzowie? Mam nadzieję, że będziecie... O! A drewno się zrobiło. Okej. Okay. Czyli wiemy, co musimy robić. Samą podłogę podmienić, widzowie, na drewienko. O, tak pięknie, widzicie, co się dzieje. Widzicie już, co się dzieje. Uwaga, widzowie, patrzcie, patrzcie na to. Pyk. O, wow, widzowie. Widzowie, to jest niesamowite. I schodzimy. Dodajemy też drabinki. Dobra, i tu możemy już dekorować naszą tajną bazę. Ale nie będziemy się tak bawić, widzowie. My tą tajną bazę zrobimy w ten sposób. Tutaj, elegancko. I walniemy sobie. Tak. Tak. Tak, 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 tak. Tak. Set zero, moi drodzy. A, czekajcie, źle. W ten sposób. Cyk, mamy, dobra, pięknie. Pięknie, jakże pięknie. Dobra, trzeba tu zrobić jeszcze jakieś skrzyneczki, żeby było, że niby coś tu jest. Jakiś tego, jakiś crafting, że niby tu się mieszka zwyczajnie. Wiecie, to ma być podchwytliwe. Wszystko podchwytliwe. Dlatego robimy to, dajemy tutaj, prawda, a całą wełnę. Set yellow wool. Pięknie, widzowie. I tu szybko podmieniamy całość. Elegancko, tu trzeba dać tylko drabinę. O,
Tu dajemy tak. Tu dajemy tak. I tu dajemy, moi drodzy. Tak, tylko trzeba dać tu pochodnie, bo lekko ciemnawo tu mamy, co prawda. Dobra, dajmy pochodnie. O, pięknie. A teraz trzeba udekorować naszą tajną bazę i przede wszystkim ją zamknąć, jakkolwiek to się robiło. Jak się zamykało tą bazę? Czekaj. O! Okej, już wiem, już wiem. To trzeba zniszczyć. Dobra, no to co? Wkładamy tu wyrko. Przede wszystkim, widzowie, wkładamy tu wyrka. Elegancko. Mykamy mu, albo zrób, a no zróbmy takie coś. Doniczki, a żeby on był zadowolony, jak wiecie, Lolo kocha mlecze. Lolo kocha mlecze, a przez to, że kocha mlecze, musimy tutaj mu wstawić ultra dużo mleczy. Tak, to jest plan. A dajmy, że wokół całego domu będą też mlecze. Wszędzie niech będą mlecze, widzowie. Lolo będzie bardzo zadowolony, jak wszędzie będą mlecze. Na pewno, widzowie, nie będzie narzekał. Tylko muszę pochodnie dać w innym miejscu, bo tu sobie już poniszczyłem. Okej, dajmy pochodnie. I dajmy tutaj cyk. Dobra, damy wszędzie, niech będzie jak za dawnych lat. Kiedyś się tak robiło, widzowie, że wstawiało się wszędzie pochodnie. No i mamy bazylikę. Dobra, mamy bazę. Klikamy sobie, to musimy tylko wyrzucić. Tu musimy wyrzucić. O, jo, jaka piękna baza. I tutaj podpiszmy, widzowie, domek Lolo. Pięknie. Ten domek będzie podejrzany, ale będziemy musiał to znaleźć. No, domek łatwo znaleźć. Jest na takim od ludzi, że nie mogę, patrzcie. Tam jest domek, a tu jest wiocha. No, nie pasuje coś tu, ale to ma być podchwytliwe. Dlatego czekamy teraz na Lolo. Lololila, lolila, lolo. No jestem, nie Krzysztof, no nie, co ty? Idę do ciebie przez drzwi. No to dobra, zapraszam serdecznie do mojego miejsca zamieszkania. Dobra, i co, Lolo, gdzie tu może być jakaś tajna baza? Powiem ci tak, tajna baza jest tak tajna, że jak dobrze pójdzie, to ja nawet zapomnę, gdzie ona jest, ale jest naprawdę wyśmienita. Aż tak tajna jest, dobra. Czy tak. Ona jest bardziej na piasku czy na kamieniu? Bardziej na piasku. Okej, okay. Czy to jest bardziej w domku czy nie? Poza domkiem. Poza domkiem. Ona jest dosyć łatwa do znalezienia. No co ty mówisz? No? Czekaj, wsianie. No nie, no gdzie wsianie, co ty? Nie. Ale ja tutaj, jesteś w stanie tam wejść bez niszczenia bloków. No co? No tak, no jesteś w stanie wejść do tajnej bazy. Co to jest za tajna baza Lola? Lolo zniszczył mnie, no czekaj. Nie no. No co? Nie no. No co, no co, no czekaj, dobra, jakieś tego, jakaś podpowiedź, ciepło, zimno. Dobra, ciepło bardzo. Co? Bardzo ciepło, zimniej, ale lodowato, gorąc, ciepło, gorąc, parzy, ale to... Kaktus? No nie, no gdzie? To nie tu, tu? Parzy! Bardzo ciepło. O, czekaj. Tu? Parzy. O! Jo! No co, podoba się? Co ty gadasz, a ty w środku nic nie zrobiłeś? Ej! A nie jest coś! Jest łóżko i dwa... Co to za szafa? Ogólnie powiem ci, że nie zdobywasz punktu. Czemu? Bo to jest fake tajna baza. Jak fake? Cofnij się. To gdzie jest prawdziwa? No chodź tu do mnie, gdzie tam byłeś. No? No, przecież ty myślisz, że co, że ja jestem głupki, to jest fake tajna baza dla osób, które myślą, że znalazły tajną bazę. Tu jest tajna baza! To pochodnią, czyli to jest tajna baza w tajnej bazie. No tak, i tamta tajna baza pierwsza jest taka fejkowa, żeby jak ktoś po prostu znajdzie ją, to myśli, a ja mam tajną bazę. Dobre, no. Podoba ci ja się? Ja nie mogę, jeszcze enchant tu nawet dałeś. No? No dobra, no, powiem ci, to było zaskoczenie, widzowie, to było zaskoczenie. Dobra, to chodź teraz zobaczyć moją, no przegrałem faktycznie, no to... No dobra, poczekaj, gdzie ty jesteś? Nie spodziewałem się, chodź. Sprawdźmy, co w moim terenie tu świta. Jestem u ciebie na terenie, widzę żółty domek, to ty! No to jest domek, ale to nie jest baza, to jest domek dla ciebie po prostu, bo jestem miły. Jak to? To jest domek dla ciebie, bo jestem bardzo miły, wiesz? Aha. No, no. I co, coś tu jest? A, dobra, to ja pytanie, czy trzeba coś niszczyć? Nie. Okej. To na pewno są jakieś bloki takie niewidzialne.
Lolo, gdzie ja ty się, pomysł, poczekaj, gdzie ty pasto, się wciskasz? Pasto, muszę się rozstawić. Zbyka? Zwierzasz zbyka w dom? Wie. Nie, to tak nie zadziała, Dobra, poczekaj, przeanalizujmy ten dom. Ten dom jest zrobiony obrzydliwie, nie wiem kto go budował, ale się domyślam. Ale on taki ma być. A dlaczego? Bo dom Lolo jest brzydki? Nie, bo jest podejrzany. Podejrzany? Ten dom jest podejrzany! No dobra, ale co w tym domu może być takiego podejrzanego? Ej! Co? No co się dzieje? A! What? Co ty zrobiłeś? What? Ja nie wiedziałem, że to się przelecieć przez to. Ale bez sensu. A co tu jest? A dobra, Lolo, no znalazłeś, no. Nie ma co, ej, nie będę kłamał. Jak ty postawiłeś łóżko tak na ukos? To tak ludzie śpią na stojąco, tak? Nie, patrz. A to na jakichś zawiasach, czy co ty zrobiłeś? No. Zamontowałem, przykręciłem i wiesz, jest, i patrz. A ja bym chciał tak spać, o, czekaj. Ja bym chciał tak spać. Ale to nie, to się tak... What? Ale patrz, jaki ładny domek tu zrobiłem. Tu jeszcze tylko kwiatuszki, patrz. No wiem, widziałem, że tam leży, wszystkie biorę, bo moje. Fajne, nie? Ale to dla ciebie, Lolo, patrz, prezencik, taki baza dla ciebie. Wiem. Widzisz, zapamiętałem o każdym szczególe, wszędzie są mlecze. Dobrze, Lolo, w takim razie możesz iść do siebie, budujemy drugą bazę. Dobra, no, wygrałeś, wygrałeś ze mną, jestem w szoku. Ja muszę coś powiedzieć, Widzowie, dajcie łapkę w górę, pa. Dajcie łapkę w górę, subskrybujcie. Widzowie, jak widzicie u mnie na kanale, na plusie, już jest 96 tysięcy subskrypcji i lecimy po milion. Dlatego, kto nie subskrybuje jeszcze tego kanału, wszyscy kliknijcie w subskrypcję i wbijmy milion jak najszybciej jeszcze przed wakacjami. A teraz, widzowie, Lolo poszedł budować tajną bazę. A my wykorzystamy teraz drzewo. Wykorzystajmy, widzowie, te drzewo bardzo mądrze. Jest tu dżungla. Mamy tu, o dziwo, kawałek dżungli. Idealnie, żeby zrobić tajną bazę w dżungli. Także zróbmy te drzewo tak w środku. I on będzie musiał ją znaleźć. Będzie ultra, ultra ciężkie. Może gdzieś tu, może gdzieś w tym miejscu będzie spoko. Tylko muszę zniszczyć te liany. Tutaj te liany, elegancko. I dajmy to może w tym miejscu. Czy jak strzelę tutaj... Czekajcie, zobaczymy co się stanie, uwaga! Wow, to pasuje! Dobra, widzowie, jeżeli ktoś nie wie, tak się to otwiera, uwaga, uwaga, klik. Uwaga, klik. Uwaga, klik. Patrzcie, widzowie, jakie to jest tajne otwarcie, no ta baza. No bardziej tajnej bazy nie dało się zrobić, cyk, cyk i cyk, patrzcie na to, patrzcie na to. Uhuu, widzowie, no przecież to jest magia. Schodzimy, idziemy w dół. No przecież coś pięknego, naprawdę. Coś fantastycznego. Zrobimy może tą tajną bazę, żeby było jakieś różnorodnie, widzowie. Zróbmy, żeby gdzieś tak spadało, tak w samą dół. O! Co tu się dzieje, widzowie? To jest woda. To jest ocean. Gdzie jest teraz wyjście? Tu. Ja cię kręcę. Ej, dobra, to patrzcie, zrobimy coś takiego. Jak już mamy to drzewko ułożone, no możemy teraz się ubawić. Tą bazę faktycznie jakoś fajnie przebudować. Patrzcie, zrobimy tak. O kurde, ale to jest głęboko. Jak tu ładnie, widzowie, widzicie to? Ale pięknie. Jo, nie mogę. Fantastycznie tu jest. Jest, jak się jaram. Coś pięknego, widzowie, naprawdę. Dobra, walimy tu tak. Tu robimy tak. Tu robimy w ten sposób. I uwaga, na sam koniec, tu już jest zrobione. Dobra, więc wchodzimy tutaj. Tu robimy tak, tu będzie trzeba zrobić tak. Tu się jeszcze nic nie przelej. Ja nie mogę, tu jest wszędzie woda. I to normalni są. Dobra, elegancko. I tu już można, dobra, można. Tu trzeba tylko, widzowie, zrobić tak. Gąbkę wziąć. Robimy cyk. Pięknie, tylko ciemno tu jak nie wiem. Dlatego robimy tak. O, i będzie się spadać. I lecimy dalej. Dobra, gdzie my tu... Wow! Co tu się dzieje, widzowie? Ja nie mogę. Patrzcie, ale tu można ładnie to zrobić, nie? Co tu się... Ale pięknie. No nie, te jaskinie, widzowie, na tych nowych wersjach to jest coś fenomenalnego. Dobra, tu robimy tak. Tu robimy tak. Tu dajemy dalej. Elegancko do końca i tu dajemy dalej. Dobra, Lolo będzie w szoku, widzowie. Lolo będzie w szoku. Dobra, cyk, lecimy dalej. Co tu się...
Co się tu dzieje? No nie mogę. To jest nienormalne. Dobra, no robimy, widzowie. Nie, to trzeba dokończyć, bo tu się będzie tak fajnie spadać potem. Jakie to jest fantastyczne, widzowie, naprawdę. Dobra, damy tu tak. No ja nie mogę, no. To jest projekt życia. Widzowie, to jest projekt życia, naprawdę. To będzie tak piękne. Nie będziemy robić jakiejś tajnej bazy, po prostu zrobimy taki fajny spadek. Się będzie tak spadać, będzie fajnie, że można przez te szkło tak patrzeć potem na te tunele. No, piękne to będzie. Jeszcze tutaj jedno. Ale patrz, tu jest wszystko. Nie dość, że ładne tunele, to jest kopalnia jest. Nie wierzę w to, naprawdę, ale się pięknie złożyło pod tym. Pod naszą bazyliką pięknie się składa. Patrz, i idziemy dalej. Cyk, 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 cyk. O! Mamy koniec. Mamy koniec. Zrobimy tak. Taką stopkę zrobimy, widzowie. Będzie myślał, że tu się spadnie, jest koniec. Ale to może czarna szyba. Tak, damy czarną szybę tu. O! O, teraz to wygląda przerażająco. Patrzcie, jak się... No teraz to wygląda strasznie. Lolo będzie krzyczał. Jakie to jest piękne, no nie mogę. Patrz, jakie to jest długie. I patrz, lecisz, 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 lecisz. Jeszcze lecisz dalej. Ja nie mogę, no. To jest taki spadek, jak on znajdzie tą bazę. Dobra, piękne, ja się tą bazą jaram. O, to się otwiera jak się ten... No pięknie, nawet nie wiedziałem o tym. Coś fajnego, dobra. Widzowie, no tajna baza jest zrobiona, także czekamy na Lolo. L-O-L-O, to Lolo. Lolo, to ja, to ja. Idziemy, dobra, idziemy do Lolo, moi drodzy. Lolo, Lolo, Lolo. Chodź. Dobrze, jestem, Lolo. Cześć. Co tu przygotowałeś dla mnie? Tu jest dirt. Powiem ci tak, musiałem się zjeść kotlecika. Powiem ci tak. Smacznego, Lolo, widzowie, wszyscy piszemy dla Lolo smacznego w komentarzach. Lolo, gdzie jest tajna baza? Tajna baza jest w dżungli. Dżungli? Tutaj, to nazywasz dżunglą? No co? Dobra, znalazłem. Gdzie? To nie jest tajna baza, to jest fake. Jaskinia. Dobra, okej, jak nie tu... To może... Tylko podpowiedź jest taka, że nie możesz znowu nic niszczyć. Okej, nie niszczę, nie niszczę. Tu! Nie, tu! No nie, no nie działa. Widzisz? Tu! I co? Ty nie umiesz znajdować moich tajnych baz. Moje tajne bazy są najbardziej tajne na świecie. No ale czekaj, to jest w liściach na pewno. No czemu w liściach akurat? Wierzę, że to jest w liściach. Dlaczego w liściach tu akurat? No! Już myślałem, że trafię. Tu? Nie. Nie, no nie. Jakiś... No dobra, ciepło, blisko? Zimno, dobra, ciepło, zimno, ciepło, no, zimno, dobra, 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 dobra. Mhm. Czekaj, ciepło, zimno, zimno. Zimno, ciepło, ciepło, ciepło! Zimno. Kurde, myślałem. Ciepło, cieplej, bardzo ciepło, gorąco, zimno. Co? Zimno. Ciepło, 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 ciepło! Tu? No tutaj. No czekaj, to nie, nie ma wejścia. Nie jest tej bazy tutaj? To jest wejście. Gdzie? No, tajne. No. No dobra, ja ci pomogę, co? Pomogę ci. No. No patrz. Ja nie mogę. Musisz kliknąć w liścia. Patrz, kliknij w liścia, w liścia. No, klikam. Ale to, bo to masz drzwi, a to masz przycisk. Aha. Widzisz? Ja nie... I tu jest jeszcze zejście? Tak. Yo! To jest zejście i ta baza jest fajna, bo ona jest połączona z drugą bazą. Jaką bazą? No patrz. Aha, ze starą to bazą. Tak, i to jest ja nie mogę, Lolo połączył bazy. No, mega fajny pomysł, mega fajny pomysł, no. Dobra, to chodź, teraz wyjdziemy tą tajną bazą. Teraz wyjdziemy tą tajną bazą, uwaga. Opa! Fajne, wyjście! Co? Ja jestem dobry w fajnych bazach, nie? Nakopał, żeś piachu, dobra. No, szybką rączkę mam. Wsiadamy do drzwi. Dobra, wsiadamy do drzwi, nie mogę wyjść, dobra. Dobra. Chodzimy, dobra! Moja tajna baza jest gdzie? Moja tajna baza jest w... No szukaj, widzę, szukaj, widzę, gdzieś widzę, w dżungli. Mam, nie, 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 mam nie w domku, nie w domku, gdzieś w dżungli. A nie w domku. W dżungli. Szukaj, a znajdziesz. No szukam, próbuję wlecieć gdzieś. Gdzieś w dżungli. Gdzieś w dżungli, dobra, a... O, tu jest, nie ma, nie ma tego, to będę tu. Nie. To może tu, bo tutaj gdzieś, nie ma. Gdzieś, nie, nie w liściach, nie w liściach.
Nie w liściach, to w drzewie. Szukaj niżej jakby. A czemu to jest takie drzewo? Zimno! Lud. Trochę cieplej. Dobra, czekaj. Cieplej, tu ciepło? Cieplej. Ten kot to jest fajna baza! Nie, Garfield! Nie bij go, Lolo! Bardzo... Lolo, zostaw tego kociaka! Zabuduję go! Fortnite! Dobra, daj radę. Nie mogę. Idziemy dalej, słuchaj. No, czekaj, dawaj dalej. Drzewo, tutaj! Ej, przycisk widzę! No, dawaj. A skąd masz taki? LOL! Ale fajne! Uuuu! Jak otworzyć tajną bazę, co? Zniknął przycisk! Tu jest! I tu jest! Tu! No, dawaj! To jest fajny baton jakiś! Ja tego nie zrobiłem! Te drzewo się przewaliło samo, jak coś się nie zepsułem! Co jest to? Jeszcze raz musisz, nie zdążyłeś wejść! Dobra, to patrz teraz to! Dawaj, szybko, ninja! Były takie gry nad morzem! Ninja! Dawaj! Gry nad morzem, co ty lalo mówisz? Ale klikam! Klikłem! Dobra, wlatuj, Lolo! Szkło! Tu jest! Trafiłem do Bedrocka! No! Ale ty tu wykopałeś taką dziurę? No, do końca, patrz, tu jest taki troll, że jest czarna szyba i nie spadasz w dół. Ej, nie zwróciłem na to uwagi! Ej, ale jak ty kopałeś tak długo taką dziurę? W dół po prostu, nic więcej. Ej, ale... nie będę jeszcze wykopał. Ale patrz, chodź. Co? Tu jest jedna kopalnia z kopalnią. Tutaj jest druga, zobacz jaka ogromna. I tu jest świetlista kopalnia. I tu jest też ogromna kopalnia tu jest. Fajna. Lecisz wyżej. Uwaga. Tutaj mamy podwodną kopalnię. Ty masz wszystkie kopalnie w kopalni. Trzy przeróżne kopalnie. Ej, no. To jest kopalnia w kopalni w kopalni. Uuu, się otworzyły. Wow. Pięknie, Lolo. No dobra. Dobry jesteś w to. I dawaj ostatnia tajna baza z Lolo, moi drodzy. Dobrze, widzowie. Wykorzystajmy, tego już nie użyjemy. Wykorzystajmy skrzynkę, czyli najprostszą rzecz, jaka może być. Ale po skrzynce on będzie miał bardzo ciężko znaleźć. I zrobimy taki, jak widzowie. Wszędzie dosłownie damy te skrzynki, przyjaciele, wszędzie damy te skrzynki, będzie musiał odkryć tajną bazę. Tu jest kolejna, o, patrzcie jak ładnie, tu jest kolejna, o nie, tu były rzeczy, iPhone, kulka z gliny to iPhone. Dobra, idziemy dalej, tu jeszcze pewnie będzie coś, o, tu też damy. I czy jest jeszcze gdzieś? Tu już jest. Dobra, bo w każdym domku jest. Tu? Nie, tu też dałem, no. Dobra, w każdym domku jest skrzynka. I dajmy do... Teraz pytanie, w którym domku to zrobić? No tu może, niech będzie tutaj. Otwieramy i dajemy... Albo może, że prezent, o. To nie będzie taka tajna baza, widzowie, tylko damy, że... Prezent dla Lolo, o. Tu mamy tak, to damy i damy wszędzie mlecze tutaj. To będzie prezent dla Lolo. A w innych skrzynkach damy coś. No coś ciutkie. O, albo wiem, patrz, to będzie tajna baza w tajnej bazie, będzie można zrobić tu. Tu się zejdzie, tu się skopie, tu będzie tajna baza znowu. O. Co to jest? Co tu się dzieje? Nie mogę. Patrzcie na to. Yo! To będzie fajne. Jak to tylko zamknąć? Zwyklikam. O! Dobra, już wiem, tu trzeba. Albo nie? Nie da się tego zamknąć! Jak to ciężko zamknąć! Jest! Mamy to, dobra. Mamy. Tu jest tajna baza w tajnej bazie, ale tamto, dobra. Czyli te skrzynki są oszukane, tutaj mamy prezent. I pięknie, że tam na końcu też by można coś zrobić. Bo na końcu to widzicie, no to teraz trzeba zlecieć. Ja nie mogę. Ej, czemu to są osadnice? Co jest? To się buguje. Dobra, i robimy tak. Trzeba dać przede wszystkim, widzę, pochodnie. Bo bez pochodni to ja tutaj nic nie widzę. Okej. I damy teraz... A, że to jest troll. Damy tu lawę, moi drodzy. Nie ma co, damy tu lawę.
Czyli tu jest troll. Tam mamy mlecze, a tam są puste skrzynki po prostu. I Lolo będzie musiał odkryć, która skrzynka jest prawdziwa. Także zobaczymy, którą tajną bazę odnajdzie, przyjaciele. Mam nadzieję, że wam się w ogóle odcinek podoba, także oglądajcie do końca. Dobrze, bo Lolek mi mówi tutaj, że już zakończył swoją tajną bazę. Więc ja to chcę zobaczyć, ja to chcę zobaczyć. W którym to miejscu? No, na piasku gdzieś. Na piasku? Po prostu piasku, piasek. Przecież to jest... To jest sam piasek. No? W kaktusie. Ale... Nie. To jest kaktusie, baza, nie. Która bardzo się wyróżnia. Wyróżnia? Tak. To. To jest nie. Jedyne takie miejsce na świecie. No bo w ogóle w sensie w moim klocku. To jest jedyne takie miejsce na świecie. Jakbyś tu zrobił bazę i te strzałki by tak pokazywały. No to byłoby nie tajna baza, bo każdy by się domyślał o tym. No tak, tak. To masz rację. No właśnie. Ej! No i co? Nie. To już myślałeś, co? Domyśl. Tutaj? Gdzie tutaj? Tu! Nie tu! Ej, ruchome p***i! Co się dzieje? Co? Wow! Znalazłem! Ej! Yo! I to jest kolejny tunel? Tak! Musisz do niego wejść! Jak tu przejść? Czekaj, bo ja nie umiem nawet. Jak tu przejść? Nie ma przejścia. Jest! Czekaj, muszę zniszczyć. O, dobra. Gdzie ty jesteś? Nie mogę! Cześć. No właśnie, tylko tu jest tunel, do tego miejsca. Aha, myślałem, że ty połączyłeś znowu bazy. No nie, ale to jest, zobacz, jakie fajne, bo tu musiałeś wykminić, że to jest piasek i musiałeś zrobić tak trapdorem, pyk. I przejść, no tak. No, masz rację. A gdzie ty miałeś ostatnią tajną bazę? Tutaj. Gdzie? No mogłeś doprowadzić to już w sumie, było mega. W sumie mogłem, byłoby blisko, nie? I miałbym kompleks tajnych baz. No, trzy połączone tajne bazy w jedno, widzowie. Lolo zrobił majstersztyk, ale zobacz teraz moją tajną bazę. Ciekawe. Tajna baza. Ciekawe. Dobra, ja wiem. Szukaj. Twoja tajna baza jest w Szczecinie. Nie. Przeciw. Nie, o widzisz co tu leży? Glina. Skąd masz takie rzeczy? U mnie iPhone. Dawaj, no szukaj. Tu! Mam łóżko! Nie. Co? Ratujesz? No? Ja to odkryłem! Ale tam... Tu nic nie ma, to nie jest to. No dobra. Szukaj, ja znajdziesz, szukaj dalej. To jest taka fake skrzynka. Okej, dobra, ale... Idę tu! Znowu fake! Kolejna! Lecie! No nie, wygrał! I to jest tajna baza? Wygrał, no w sensie to była taka baza niespodzianka. Ale to szukaj to jeszcze dalej. Łapka w górę. Szukaj jeszcze dalej w tym, w domkach. Są kolejne? To tutaj jest otwarte, jest. Dirt, pusto. Nic nie ma. No dobra. To ta, bo ty otwierasz drzwi i nie zamykasz. Skrzynka! Pusta. Otwórz ją. Nie mogę! Otwórz. No nie da się. Da się. No to otwórz. Da się. Co? Ja nie mogę, bo ja mam lagi! Musisz bardziej na rogu. Na zaczepie skrzynki musisz otwierać. O! 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 I lawa! Nie, panie, takie rzeczy. No i to już nic nie było, to też była fake skrzynka. No nie, jest, no znalazłeś za drugim razem skrzynkę, no nie wierzę. Widzowie, Lolo jest za dobry w tajnych bazach, ale jeżeli chcecie kolejny odcinek z tajnymi bazami, dawajcie nam znaka i wpadajcie na kanał Lolo, subskrybujcie go i widzimy się już w następnych odcinkach.